duże zaskoczenie na pewno. No myślę, że tam ten medal jakoś tam był brany pod uwagę, ale z tym składem wiadomo, że brakowało nam przede wszystkim środkowych, bo żadnej nie mieliśmy. Mieliśmy tylko młodą dziewczynę, która naprawdę zagrała bardzo fajnie i tu nam pomogła w wielu sytuacjach. Ale mecz półfinałowy był bardzo, bardzo zacięty z finalistą, z medalistą złotym zeszłego i kilkukrotnie zresztą. Także to był mecz bardzo zacięty i bardzo fajny taki dla kibiców i sportowo przede wszystkim, mocny dla nas, no i zwycięski. No i to zadecydowało, bo potem sam finał to już był zespół, który ograliśmy wcześniej w grupie i w ćwierćfinale w sumie w grupie. Także to był zespół takiego pokroju trzecioligowego, można powiedzieć. Także tu nie było problemu. Ale sukces jest fajny. W końcu pierwsze miejsce jeszcze w 10. edycji, także to jest bardzo miłe. No, próbujemy, działamy, już wstępne już takie umowy zostały, że tak powiem, podpisane z częścią dziewczyn. To jest dla nas już, że tak powiem, dobre, a rozmawiamy, szukamy i na pewno zrobimy wszystko, żeby do końca maja była ta 10., 11, tak chcemy. No, jeśli nam się to uda, to będzie super. No, jest trochę czasu, bo teraz jednak kilka zespołów będzie w różnych momentach swojej kariery klubowej, także to może sprzyjać na korzyść dla nas.